Kroniki kryminalne. Twórcy serialu przypominają, oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Kodeks kryminalno-procesowy Federacji Rosyjskiej. Skansen architektury drewnianej na wyspie Kiży należy do klejnotów Rosji. Turyści z wielu krajów przyjeżdżają podziwiać zabytki sztuki ciesielskiej. Kto by pomyślał, że praca księgowej w muzeum może okazać się niebezpieczna? Śmiertelnie niebezpieczna. To przestępstwo odbije się głośnym echem w stolicy Karelii. Kula dla księgowej. Film stanowi aktorską rekonstrukcję zdarzeń. Niektóre nazwiska zmieniono. Rok 2007, miasto Pietrozawodsk. Stolica Autonomicznej Republiki Karelii. 20 marca inspektor drogówki Denis Makarow wraz ze swym partnerem dyżurował w centrum miasta na placu Kirowa. Znajdują się tu między innymi dwa teatry i budynek administracji Skansenu Kiży. Trwają właśnie dni miasta, odbywają się pokazy, z placu odjeżdżają wycieczki i ślubne kawalkady. Dyżur przebiegał spokojnie, aż nagle inspektor usłyszał pisk hamulców. Rozpędzone Żyguli o mało nie wypadło z zakrętu. Inspektor dał znak, ale kierowca sfatygowanego auta ani myślał się zatrzymać. Załoga wozu patrolowego ruszyła w pościg. Samochód numer 459, zatrzymaj się natychmiast. Proszę zjechać na pobocze. Kierowca Żyguli przyspieszył, samochód pędził ruchliwymi ulicami. W każdej chwili mogło dojść do wypadku. Ten materiał zarejestrowano później w czasie wizji lokalnej. Funkcjonariusz milicji relacjonuje zdarzenia feralnego dnia. Tutaj weszliśmy w zakręt. Żyguli pędziło z dużą prędkością. Z przeciwka nadjechała furgonetka. Już myśleliśmy, że się zderzą, jednak udało mu się uciec w prawo. Znów się rozpędził. Niedaleko przejazdu przechodziło dwoje starszych ludzi. Cudem ich nie potrącił. On ich też cudem nie zacypił. Dlaczego tajemniczy kierowca uciekał przed milicją? Może był pijany albo ukradł samochód? Żyguli wjechało na wyboistą drogę gruntową, ale nie zwolniło. Było jasne, że uciekinier gotów jest rozbić samochód, byle zgubić pościg. Jednak wóz patrolowy kontynuował pogoń. Funkcjonariusze nie tracili kontaktu wzrokowego z celem. Nagle rozegrała się scena jak z filmu sensacyjnego. Dla funkcjonariuszy to było zaskoczeniem. Samochód jechał drogą do kamieniołomu. Nagle uchyliło się okno i jeden z uciekinierów zaczął strzelać. Natalia Michajłowa, oskarżycielka państwowa. Usłyszałem stuk. Na tylnej szybie pojawił się niewielki, kolisty otwór. Pierwszy pocisk trafił w tylną szybę, a drugi w drzwi po lewej stronie. Pościg trwał. Padły kolejne strzały. Cudem jednak żaden z milicjantów nie został trafiony. Za to ich wóz z trudem pokonywał wyboje. Ścigam uzbrojonego przestępcę, potrzebuję wsparcia. Funkcjonariusze byli już gotowi użyć broni, ale silnik radiowozu nie wytrzymał trudów pościgu. Pogoń skończyła się banalnie. Samochód milicyjny się zepsuł. Chyba zgubili miskę olejową, silnik zgasł. Aleksander Kumirow, szef specjalnego wydziału śledczego przy prokuraturze Republiki Karelii.
Ale i bandyci mieli pecha. Drogę ucieczki przegrodził las. Trzeba było opuścić auto. Z lewej wyskoczył człowiek. Miał na sobie mundur ochroniarza i maskę. Oddawszy dwa strzały, rzucił się do ucieczki. Z wozu wyskoczyło jeszcze dwóch zamaskowanych mężczyzn. Zaczęli uciekać przez las. Milicjanci ruszyli w pościg, ale bandytom udało się zniknąć. Widać, dobrze znali te okolice. Przestępcy dosłownie rozpłynęli się w powietrzu. Kim byli ludzie w maskach? Dlaczego strzelali? Zostawili tylko jeden ślad – porzucone auto. Oględziny prowadzono ostrożnie, wszak pojazd mógł być zaminowany. Z kabiny wydobywała się ostra woń benzyny. Bandyci oblali nią wnętrze wozu. Opodal walał się kanister. Przestępcy najwyraźniej zamierzali spalić Żyguli, żeby zatrzeć ślady. Nie zdążyli. Rzucała się w oczy rejestracja wozu. To był samochód typu VAZ-2102 na numerach z Sankt Petersburga. Witalij Konowałow, oficer do specjalnych poruczeń Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Republiki Karelii. Uzbrojeni przestępcy przyjechali więc do Pietrozawodska z północnej stolicy Rosji, ale w jakim celu? Czyżby funkcjonariusze drogówki pokrzyżowali im plany napadu? Milicjanci jeszcze nie wiedzieli, że nieco wcześniej doszło do tragedii. Rok 2007. Miasto Pietrozawodsk w Republice Karelii. Pracownicy skansenu na wyspie Kirzy otrzymują wypłatę 5 i 20 dnia każdego miesiąca. Torbę z pieniędzmi przywoziła księgowa Natalia Chworostowa, uśmiechnięta dziewczyna, matka dwojga dzieci. Towarzyszył jej mąż Aleksiej, który pracował w muzeum jako ochroniarz. Nie miał broni, po prostu pomagał jej nieść ciężką torbę. Tak transportowano wypłaty przez wiele miesięcy bez najmniejszych problemów. Nieszczęście zdarzyło się w marcu. Tego dnia Natalia jak zwykle podjęła pieniądze w banku. Usiadła obok kierowcy, z tyłu siedział Aleksiej. Trzymał torbę z pieniędzmi. Trasa była krótka. Z banku do placu Kirowa dojeżdżali w 7 minut. Kirowa, gdzie znajduje administracyjne zdanie muzeum zapowiednika, nie bólej 7 minut. Dobrze znali drogę. Okazało się jednak, że nie mogą wyjechać na centralny plac miasta. Ktoś ustawił znak roboty drogowe. Musiałem pojechać objazdem bocznymi ulicami, które prowadziły do budynku muzeum. Dmitrij Pikunow, były kierowca skansenu Kirzy. Nagle drogę służbowej Wołdze zagrodziło sfatygowane Żyguli z przyciemnionymi szybami. Z auta wyskoczył mężczyzna w czarnej masce. W ręku trzymał broń. Zanim konwojenci zdążyli ocenić sytuację, napastnik otworzył ogień. Usłyszałem strzały, odgłos stłuczonego szkła. Schowałem się pod kolumną kierownicy. Bałem się. Przed oczami przesunęły mi się obrazy całego życia. Dmitrij zauważył, że Natalia Chworostowa krzyknęła i zaczęła osuwać się z fotela. Wołga z pieniędzmi dla muzealników wpadła w zasadzkę. Nie było miejsca, żeby zawrócić. Bezbronni konwojenci znaleźli się na łasce uzbrojonych bandytów. Zamaskowany przestępca z pistoletem podbiegł do auta. Otworzył przednie drzwi. Tam siedziała ranna księgowa. Strzelił z małej odległości, żeby ją dobić. Ruszył do tylnych drzwi, odebrał ochroniarzowi torbę z pieniędzmi. W torbie było 1,5 miliona rubli. Napastnik wycofał się do swojego Żygu. Wóz ruszył z piskiem opon.
Tymczasem Natalię odwieziono do szpitala. Jeszcze żyła, choć traciła krew. Niewykluczone, że szybka operacja mogłaby ocalić jej życie. Na izbie przyjęć dyżurowała tylko niemłoda pielęgniarka. Dmitrij i Aleksiej musieli szukać noszy, żeby wnieść ranną do sali operacyjnej na czwartym piętrze. Natalia Chworostowa wykrwawiła się. Nie zdołano ocalić jej życia. Osierociła dwójkę dzieci. Rok 2007, Republika Karelii, Pietrozawodsk. Nie ulegało wątpliwości, że zuchwały napad był dziełem profesjonalistów. Śledczy wiedzieli o podobnym przestępstwie popełnionym w tym samym mieście. Przed 3 miesiącami w Pietrozawodsku dokonano napadu według analogicznego schematu. Celem napaści był pracownik służb miejskich, przewożący pieniądze na wypłaty. Akcja bandytów powiodła się. Wtedy łupem przestępców padło 5 milionów rubli. Dochodzeniówka uznała, że obu napadów dokonano według podobnego planu. Niewykluczone, że to sprawka tego samego gangu. Trwało śledztwo w sprawie zuchwałego napadu. Jedynym tropem był stary samochód Żyguli, porzucony przez napastników w lesie. Auto miało rejestrację z Pitra. Możliwe, że to przedstawiciele petersburskiego półświatka bawili na występach gościnnych w Karelii. Grupa operacyjna wyruszyła do północnej stolicy. Rok 2007, Sankt Petersburg. Śledczy z Pietrozawodska przy współpracy kolegów z Pitra próbowali ustalić, do kogo należy porzucone Żyguli. Dochodzenie zajęło rok. Auto zmieniało rejestrację, było kilkakrotnie sprzedawane. Witalij Białakoń, szef Wydziału Śledczego przy prokuraturze Karelii. Na końcu tego łańcuszka dowiedzieliśmy się, że samochód kupił z ogłoszenia jakiś młody mężczyzna. Śledczych spotkał zawód. Nabywca posłużył się bowiem fałszywym dokumentem. Byłego właściciela wezwano na milicję. Zeznał, że po ogłoszeniu w gazecie spotkał się z klientem w kawiarni. Spisali umowę. Milicja sporządziła obraz pamięciowy nabywcy. Sprzedawca Żyguli odnalazł numer telefonu komórkowego człowieka, który kupił auto. Nie na wiele to się zdało. Kartę SIM zarejestrowano na ten sam fałszywy dowód. Gdzie szukać nowego właściciela Żyguli? Śledztwo w sprawie napadu i zabójstwa księgowej utknęło w martwym punkcie. Rok 2007. Pietrozawodsk w Republice Karelii. Śledczy muszą podjąć trop od początku. Spróbują ustalić, skąd bandyci dowiedzieli się o terminie przewozu pieniędzy i jak poznali trasę samochodu wiozącego wypłatę dla pracowników muzeum. Bez tych informacji nie zadziałałby fortel polegający na ustawieniu fałszywych znaków. Czyżby rabusie mieli wtyczkę wśród muzealników? Kronika kryminalna zna nie jeden przykład współudziału pracowników ograbionych instytucji. Z doniesień medialnych. Rok 2005, Moskwa. Łupem zamaskowanych bandytów padło 4 miliony rubli. Dochodzeniówka ustaliła, że organizatorem napadu na inkasentów był pracownik służby ochrony Aleksiej Jesin. 2006 rok, Petersburg. Dwaj inkasenci zeznali, że zostali napadnięci przez bandytów. Pod groźbą użycia broni wydali im 14 milionów rubli. Śledztwo wykazało jednak, że upozorowali napad. 2009 rok, Perm. Księgowy Aleksandr Szurman przywłaszczył sobie 250 milionów rubli. Zatrzymano go po 5 dniach. Obok niego na ławie oskarżonych zasiedli jego żona i teść. Thank you.
Rok 2007, Pietrozawodsk, Karelia. Kto z pracowników muzeum mógł przyłożyć rękę do przestępstwa? Dochodzeniówka sprawdziła wszystkich, którzy znali trasę samochodu z pieniędzmi. Nie znaleziono żadnego klucza. A może kierowca Wołgi był wspólnikiem rabusiów? Ekspertyza wykazała jednak, że kierowca ocalał tylko przypadkiem. Kula minęła go o kilka centymetrów. Ochroniarz, małżonek zabitej Natalii Chworostowej, nie przyłożyłby ręki do zabójstwa matki swoich dzieci. Wśród pasażerów Wołgi bandyci nie mieli wspólników. To byli zwyczajni ludzie. Na sam widok broni doznali wstrząsu. Nie było potrzeby strzelać. Oddaliby pieniądze i bez tego. Ochroniarz nie był uzbrojony. Kierowcę Dmitrija Pikurina i ochroniarza Aleksieja Chworostowa wzywano na kolejne przesłuchanie. W końcu kierowcy coś się przypomniało. Jego znajomy, były milicjant Oleg Szczekołdin, spytał go kiedyś o dni wypłaty w muzeum. Dmitrij uznał wtedy, że powodowała nim zawodowa ciekawość. Poszkodowany przez nieostrożność poinformował przestępców o tym, że pieniądze na wypłatę dla pracowników muzeum Kiży przewozi się firmowym pojazdem, właściwie bez ochrony. Именно данного предприятия практически не охраняется. Zainteresowanie byłego milicjanta szczegółami transportu pieniędzy wzbudziło podejrzenia śledczych. Nie udało się jednak przesłuchać Szczekołdina. Mężczyzna wyjechał z Pietrozawodska, nie podawszy nowego adresu. Tymczasem sieć telefonii komórkowej przekazała ważną informację. Karta SIM, którą posługiwał się tajemniczy nabywca Żyguli, została ponownie aktywowana. Korzystała z niej niejaka Julia Małkina. Kim była ta kobieta? Dochodzeniówka sprawdziła krąg znajomych Małkiny. Stwierdzono, że jest kochanką niejakiego Kosmaczowa. Z materiałów operacyjnych. Dmitrij Kosmaczow, urodzony w 1976 roku, kawaler bezdzietny. W roku 1997 skazany za morderstwo. Zwolniony warunkowo przed terminem. Pojawiło się podejrzenie, że oba podobne napady są dziełem tej samej szajki. Wydawało się, że zabił Kosmaczow. Śledczy sięgnęli do akt sprawy. Zdjęcia skazanego porównali z portretem pamięciowym tajemniczego nabywcy Żyguli. Nie było wątpliwości. To Dmitrij Kosmaczow kupił samochód wykorzystany później do napadu. Rok 2007, Sankt Petersburg. Rozesłano listy gończe za byłym milicjantem Olegiem Szczekołdinem i zakaranym sądownie Dmitrijem Kosmaczowem. Podejrzewano ich o napaść rozbójniczą i o zabójstwo księgowej. Rozpoczęto obserwacje Julii Małkiny, konkubiny Kosmaczowa. Wkrótce okazało się, że odwiedza mieszkanie wynajmowane przez osoby odpowiadające rysopisom podejrzanych. Funkcjonariusze opracowali plan zatrzymania. Postanowiono, że zwiniemy ich na terenie neutralnym. Nie chcieliśmy im zdradzić, że znamy ich miejsce zamieszkania, bo liczyliśmy na przejęcie dowodów rzeczowych. Agenci nadzorowali ruchy podejrzanych. Ustalono, że Kosmaczow i Szczekołdin często bywają w pobliskiej kawiarni. Starannie przygotowano operację zatrzymania. Przestępcy byli uzbrojeni, nie mieli skrupułów. Nie zdążyli jednak przeciwstawić się stróżom prawa. Zgarnęli ich szybko. To było profesjonalne zatrzymanie. Nie ucierpiał nikt z postronnych. Bandyci musieli się przyznać. Zostali rozpoznani przez kierowcę Wołgi i przez ochroniarza z muzeum na wyspie Kiży. Przestępcy wydali trzeciego wspólnika. Okazał się nim Aleksandr Kondrojew, sądzony już wcześniej za rozboje.
Rok 2007, Pietrozawodsk, stolica Karelii. Kondrojewa nie trzeba było daleko szukać. Aresztowano go w Pietrozawodsku. W czasie przesłuchania wyjawił, gdzie ukryto broń i maski wykorzystane do napadu. We wskazanym miejscu znaleziono pistolety, granaty i maski należące do uczestników napadu. Andrzej Smirnow, zastępca kierownika specjalnego wydziału śledczego przy prokuraturze Republiki Karelii. Sami byśmy tego nie znaleźli. Skrytka pod korzeniami drzew była zamaskowana starymi liśćmi. Śledczy zrekonstruowali pełny obraz przestępstwa. 3 miesiące wcześniej w Pietrozawodsku dokonano podobnego napadu. Bandyci przechwycili 5 milionów rubli. Pisały o tym wszystkie gazety. To zainspirowało Kosmaczowa. Znalazł sposób na łatwe pieniądze. Postanowił zorganizować podobny napad. Omówił projekt ze znajomymi, Kondrojewem i Szczekowdinem. Wkładem byłego milicjanta była informacja uzyskana od kierowcy skansenu Kiży. To od niego dowiedzieli się, że wypłatę w gotówce przywozi się 2 razy w miesiącu. Bez eskorty. Plan zrodził się błyskawicznie. Ustalili, że do budynku administracyjnego prowadzi kilka podjazdów. Postanowili zablokować jeden z nich znakiem roboty drogowe. Znak przywłaszczyli sobie na sąsiedniej ulicy. Pozostało im tylko nałożyć maski i czekać w zasadzce na samochód z pieniędzmi. Wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Kosmaczow wyskoczył i zaczął strzelać. Kondrojew ubezpieczał go z samochodu. Szczekowdin siedział za kierownicą. Kosmaczow nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego zastrzelił Natalię Chworostową. Zakwalifikowano to jako eksces sprawcy. Kosmaczow zrobił to z własnej inicjatywy. Twierdził, że nieumyślnie, że ktoś się poruszył w samochodzie. Członkowie szajki zarzekali się, że nie mieli w planie zabójstwa, bynajmniej nie dlatego, że ruszyło ich sumienie. Kondrojew twierdził, że miało to pretensje do Kosmaczowa. Dlaczego ją zabiłeś? Gdyby nie zabójstwo, mielibyśmy 80% szans na bezkarność, a w gardłowej sprawie na 80% nas złapią. 80% to nas ustanowią i nas pojmają. Rabusie podzielili się zdobyczą. Szczekowdin jako kierowca dostał 300 tysięcy. Kondrojew 450 tysięcy. Dola herszta bandy Kosmaczowa wyniosła 750 tysięcy. To niemałe sumy, zważywszy, że średnia pensja w Pietrozawodsku wynosi około 10 tysięcy rubli. Przeprowadzono przeszukania w mieszkaniach członków gangu. W mieszkaniu i w garażu Kondrojewa znaleziono pieniądze, podobnie w samochodzie Szczekowdina. I одновременно z tym były odnalezione pieniężne средства w автомашине Szczekowdina. Sumy odebrane Szczekowdinowi i Kondrojewowi wróciły w całości do kasy muzeum. Doli Kosmaczowa nie udało się odzyskać. Jednak nieprędko przestępca skorzysta z tych pieniędzy. Sąd Republiki Karelii skazał go na 21 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jego kamraci Kondrojew i Szczekowdin pójdą za kraty na 12 i na 11 lat. Kierowca Dmitrij Pikunow zwolnił się z pracy w muzeum. Nikt nie chciał jeździć służbową Wołgą, w której zginęła Natalia Chworostowa. Samochód sprzedano.
Когда преступники уже Sprawcy napadu wyruszali już do kolonii karnej, kiedy na ławie oskarżonych zasiedli ich mistrzowie po fachu. Łupem tej bandy padło 5 milionów rubli. Dziwnym zrządzeniem losu nauczyciele trafili do tej samej kolonii, co uczniowie. Przez wiele lat mogą tylko snuć marzenia o wielkiej kasie. Sarwać solidny kusz. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Start International Polska. Tekst Adam Reć. Czytał Marek Cionel.